Danuta Hibner, jestem w Koalicji Europejskiej, byłam pierwszym i drugim polskim komisarzem, a także od dwóch kadencji w Parlamencie Europejskim. Jak wygląda tworzenie prawa unijnego? Wszystko zaczyna się od instytucji, która się nazywa Komisja Europejska, która jest jedyną instytucją, która ma prawo inicjatywy legislacyjnej. I Komisja, zanim przedstawi jakąś propozycję, musi przeprowadzić konsultacje ze wszystkimi, one się odbywają przez internet. Musi przygotować także ocenę skutków przyjęcia danego rozwiązania prawnego. Musi także propozycję swoją wysłać do parlamentów narodowych, które oceniają, czy to jest rzeczywiście sprawa, którą należy potraktować prawnie na poziomie europejskim, czy też być może należy do legislacji krajowej, czy nawet bardziej lokalnej. I potem Komisja Europejska ten swój projekt przekazuje jednocześnie do dwóch legislatorów europejskich. Jeden to jest Rada, czyli państwa członkowskie, a drugi to jest Parlament Europejski. I potem w parlamencie ktoś zostaje sprawozdawcą, to też jest skomplikowany system wyboru, kto jest tym głównym sprawozdawcą. Wtedy wszystkie inne grupy polityczne dodają swoich sprawozdawców cieni i ta grupa przygotowuje propozycję, która potem musi zyskać większość w parlamencie, tak żeby można było ją przegłosować. To wymaga zdolności do współpracy, zdolności do kompromisu, znajomości języków. Jest to rzeczywiście trudny zabieg i ostatecznie po przegłosowaniu najpierw przez jakąś komisję odpowiednią, potem na sesji plenarnej jest stanowisko parlamentu i wtedy zaczynają się dopiero negocjacje z Radą, która w międzyczasie musiała wypracować swoje stanowisko i po zakończeniu tych tak zwanych trylogów to prawo zostaje przyjęte, opublikowane w oficjalnym Dzienniku Europejskim i tam jest w tym prawie zawsze napisana, jaka jest data wejścia. Wtedy to wszystko idzie na poziom narodowy, jest przekładane na prawo krajowe albo, jeżeli to jest tak zwane rozporządzenie, to jest stosowane bezpośrednio, bez przekładania na prawo krajowe. Czy to prawo wpływa na nas Polaków w jakiś sposób? Ogromnie, 60%, mniej więcej średnio, 60% prawa w państwach członkowskich to jest prawo, które powstaje właśnie na skutek tego, że jest legislacja pochodząca z poziomu europejskiego, czyli dlatego, że jesteśmy państwem członkowskim, więc we wszystkich obszarach, w każdym sektorze są jakieś ślady działalności europejskiej, ale są też takie rzeczy, które odczuwamy bezpośrednio, na przykład dotyczące czystości środowiska naturalnego, zmian klimatycznych, roamingu na przykład ostatnio to było bardzo popularne, czy także ostatnio zostały przyjęte akty prawne dotyczące jakości produktów, żeby one były takie same bez względu na to, w którym państwie członkowskim znajdują się na rynku. Oprócz tego w wielu, wielu dziedzinach, w szczególności teraz, kiedy budujemy Unię cyfrową, też pojawiają się nowe regulacje, które dotyczą na przykład praw autorskich i różnych obowiązków platform, wolności w internecie, także praw twórców, więc praktycznie we wszystkich obszarach, w których Unia ma kompetencje i one są zapisane w traktacie, prawo ostatecznie dotyczy jakości życia nas, obywateli. Wspomniała Pani o językach, że dobrze znać języki. Jakie języki dobrze znać w Parlamencie Europejskim? Ja myślę, że dzisiaj nie to, że dobrze znać, ale jednak obowiązkiem jest znajomość języka angielskiego, bo w tym języku toczy się absolutna większość prac. Kiedy mamy dyskusję na poziomie sesji plenarnej, czy też kiedy są oficjalne spotkania jednej z 20 komisji, które funkcjonują w parlamencie, wtedy na ogół także na posiedzeniach grup roboczych, wtedy zawsze są tłumacze. Natomiast wszystkie inne spotkania najczęściej są prowadzone bez tłumaczy. Szukanie kompromisów w odniesieniu do jakichś regulacji wymaga bardzo wielu spotkań, takich nieformalnych, różnych dyskusji i tutaj rzeczywiście język jest absolutną koniecznością. I tą lingua franca europejską jest oczywiście angielski. Można, dobrze jest też znać francuski, dobrze jest znać hiszpański, dobrze jest znać niemiecki, ale powiedziałabym, że bez angielskiego to właściwie nie można być efektywnym, skutecznym parlamentarzystą europejskim. Jak wygląda tworzenie koalicji czy kompromisów w Unii Europejskiej? Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby sobie zdawać sprawę z tego, że Parlament Europejski funkcjonuje trochę inaczej niż parlamenty narodowe, gdzie na ogół mamy
zwycięską koalicję albo jedną partię i potem mamy opozycję i tak na ogół te rozbieżne opinie, rozbieżne pomysły jakoś się ucierają. Bardzo często po prostu ktoś przegłosowuje kogoś. W Parlamencie Europejskim jesteśmy skazani na budowanie kompromisów w każdej sprawie, bo w Parlamencie Europejskim jest po prostu wiele grup politycznych, jest obecnie, to jest 8 grup politycznych, każda ma trochę inne podstawy ideologiczne, trochę inne poglądy w bardzo wielu sprawach i żeby zbudować większość w Parlamencie Europejskim, to trzeba kilka grup politycznych, żeby współpracując zbudowało kompromis, więc najważniejsza jest zdolność do współpracy w Parlamencie Europejskim, bo tylko współpraca może nam dać większość. Te większości czasem się zmieniają. Kiedyś to było na ogół zawsze, prawie zawsze koalicje tworzyły parlamentarzyści, należący do grupy partii ludowych czy chadeckich, takich jak, w której jest na przykład teraz Platforma i PSL, ale oprócz tego są oczywiście socjaliści, są liberałowie, są zieloni, jest także grupa, tak zwana grupa konserwatystów i reformatorów, w której znajduje się PiS i Partia Konserwatywna Brytyjska i oprócz tego są partie bardziej radykalne, grupy bardziej radykalne, w których z Polski także była partia pana Korwin-Mikkego, grupę bardziej też ekstremalnie lewicowe jest, w sumie jest tego dużo, jak będzie w przyszłym parlamencie zobaczymy. I szukanie kompromisu jest wielką sztuką i wymaga pewnych takich, myślę, zdolności, ale także wymaga zaufania, żeby przekonać innych do swojej racji, do swojego pomysłu na jakieś rozwiązanie prawne, to też trzeba się cieszyć zaufaniem i mieć jakby taką reputację kogoś, kto często ma rację. A jeśli chodzi o partie prawicowe, no do tej pory powiedzmy nie miały one jakiegoś specjalnego dużego głosu w Parlamencie Europejskim, no ale populizm ostatnio wylewa się tak naprawdę z telewizji i z mediów elektronicznych. Co jeśli partie prawicowe, partie populistyczne dojdą do władzy i stworzą większość w Parlamencie Europejskim? Ja myślę, że dzisiaj jesteśmy już w pełni świadomi tego i trzeba to przyjąć jako pewnik, że tych grup politycznych, partii, osobników, parlamentarzystów, którzy reprezentują poglądy co najmniej populistyczne, bardzo często ostro nacjonalistyczne, skupione na swoich własnych narodowych interesach. To są partie na ogół antyeuropejskie w tym sensie, że nie zależy im na Unii, która będzie mocna w świecie globalnym, nie zależy im na Unii demokratycznej, nie zależy im na takiej Unii, szczerze mówiąc, jakiej Polska, Polacy potrzebują. Będzie więcej tych grup, tych partii. Jak one się zorganizują, czy w jedną dużą grupę, czy też będzie to kilka grup, trudno dzisiaj przewidzieć. To są takie partie na przykład jak pani Le Pen, francuska partia nacjonalistyczna. To będzie prawdopodobnie bardzo duża grupa, która przyjdzie z Włoch. W większości to będzie Liga Północna. Pan Salvini odwiedzał kiedyś Polskę. Będą na pewno Holendrzy, będą na pewno prawdziwi Finowie, prawdziwi Szwedzi, myślę, że będzie ktoś z Austrii, z bardzo wielu państw członkowskich będą mniejsze albo większe grupy właśnie takie nacjonalistyczno-antyeuropejskie, z którymi na pewno nam nie jest po drodze i dlatego trzeba bardzo uważać, żeby nikt z polskich parlamentarzystów nie wchodził w alianse z tymi bardzo złymi partnerami, którzy po prostu chcą innej Europy, nie takiej, której Polska rozwijająca się, potrzebująca Unii silnej także w świecie globalnym wobec naszych sąsiadów, takiej Unii, która potrafi sobie poradzić także i z kryzysem klimatycznym i która jest także otwarta na zwiększenie udziału obywateli w całym procesie funkcjonowania Unii. Nie będą mieli większości, myślę, że co do tego raczej jest pewność, natomiast będą dość dużą grupą, większą niż obecnie i będzie to, myślę, ponad 200 osób, na pewno grupą bardzo hałaśliwą, na pewno grupą, która będzie utrudniała także funkcjonowanie parlamentu. Nie przypuszczam, żeby potrafili stworzyć kiedykolwiek większość, ale trzeba będzie się cały czas jakby pilnować, bo to będzie też grupa bardzo głośna, dysponująca środkami finansowymi parlamentu, dysponująca także prawdopodobnie jakimiś funkcjami, które zostaną im przydzielone, więc będą także na zewnątrz taką tułą parlamentu, która może dezinformować ludzi, obywateli Unii Europejskiej, więc trzeba będzie być po tej stronie proeuropejskiej, będziemy musieli być zwarci, zjednoczeni, zdolni do mówienia jednym głosem.
Bo warto tutaj dodać, że od tego, jak prounijni będziemy, czy nawet jak bardzo będziemy dbali o prawo w danym kraju, no myślę tutaj o Polsce, bo rozmawiamy o Polsce, zależy to, jakie środki wynegocjujemy. Polska ma teraz duży problem, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość trochę wyprowadza nas z Unii Europejskiej, a z drugiej strony łamie konstytucję, łamie zasady praworządności. No, widzimy, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym, czy choćby z wolnymi sądami. To może wpłynąć na fundusze unijne. To są wszystko rzeczywiście wydarzenia w Polsce, które przez długi czas właściwie nie mieściły się w głowie nikomu ani z nas tutaj, ani też w Unii Europejskiej. Dzisiaj właściwie ten wizerunek, niestety mówi się polski i bardzo trudno jest cały czas pilnować, żeby mówiono o aktualnym rządzie polskim, a nie o Polsce, także to się pojawia jako taka inna twarz Europy, która jest inna twarz Polski, która jest zaskoczeniem w Europie, bo Polska, która wchodziła do Unii, to była Polska z tradycją Solidarności, Polska, która chciała Unii rzeczywiście takiej zjednoczonej, która będzie nam służyć, chciała wzmacniać Unię Europejską. Myślę, Polska dzisiaj to jest rzeczywiście Polska, która szuka innych, szuka partnerów, którym nie zależy na silnej, rozwijającej się dobrze Unii Europejskiej. Więc to jest rzeczywiście ta reputacja, jeżeli takiego słowa można użyć w tym kontekście, myślę, że można, rzeczywiście bardzo się pogorszyła i będziemy musieli przywrócić Polskę Unii, będziemy musieli poprzez nasze zwycięstwo rzeczywiście wprowadzić do i koalicję europejską, wprowadzić do Unii Europejskiej, prawdopodobnie do Parlamentu Europejskiego, będziemy musieli wprowadzić prawdopodobnie znajdujących się tych, którzy pójdą do różnych grup politycznych, także będziemy mieć, myślę, Polaków dbających o Unię w różnych grupach w Parlamencie Europejskim. Mam nadzieję, że będziemy razem współpracować, że będziemy tworzyć taki prawdziwy klub polski, który będzie miał zbliżone bardzo cele i jednym z tych celów są negocjacje tych wieloletnich ram finansowych. Moim zdaniem one się nie doprowadzimy ich do końca szybko, tuż po jeszcze w tym roku, czy nawet na początku przyszłego. Mam wrażenie, że dopiero za prezydencji niemieckiej w drugiej połowie 2020 roku zakończymy debaty nad tym budżetem na 2021-2027. To jest, będzie bardzo ważny budżet. Dostaniemy tam w kopercie narodowej środki, czyli przydzielone Polsce środki na politykę spójności, czy regionalną, jak niektórzy mówią, na rozwój miast, nie tylko regionów, gmin. I dostaniemy też tam środki też w drugiej kopercie na wspólną politykę rolną. I zadaniem Platformy będzie dopilnowanie tego, żeby na politykę spójności nie odejść od tego poziomu, który mamy obecnie. I stąd ten pomysł na te 100 miliardów złotych, czyli około 25 miliardów euro. To jest właśnie ten pomysł utrzymania obecnego poziomu. Mam nadzieję, że będziemy silni, zwarci i gotowi do negocjacji, to wynegocjujemy, ale drugim zadaniem Koalicji Europejskiej jest zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, żeby wiele programów, które w budżecie powstało, których kiedyś nie było, a które będą źródłem dodatkowych funduszy, bardzo dla nas ważnych, na zmiany klimatyczne, na technologie, na innowacyjność, także będzie fundusz nowy, duży fundusz obronny. Myślę, że to też jest dla polskiej gospodarki wielka szansa. Parlament Europejski zaproponował podwojenie pieniędzy na badania naukowe, potrojenie środków na program Erasmus+ dla studentów, ale będzie on bardzo szerszy, nie tylko dla studentów. I trzeba będzie pilnować, żeby Polska była zdolna do sięgania po te dodatkowe fundusze, do tych innych programów, gdzie trzeba będzie konkurować z innymi w Unii Europejskiej, więc to są takie dwa wyzwania. Więcej tych środków, które są w kopercie do nas przychodzą, ale też zdolność pociągnięcia tych pieniędzy europejskich, które będą w programach, gdzie będzie się liczyła konkurencja. Kto jest dla Pani wzorem politycznym? Mam nadzieję, że to nikogo nie zdziwi, że szukam w myśli jakiejś kobiety i pierwszą przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, a w ogóle były dwie przewodniczące kobiety, które od 79 roku, kiedy po raz pierwszy, od kiedy mamy taki pełną gębą Parlament Europejski, wybierany bezpośrednio przez obywateli, to była Simone Weil. Była, myślę, osoba wielka, bo bardzo walczyła o prawa kobiet również we Francji i potem była bardzo dobrym przewodniczącym parlamentu i myślę, że żałujemy właściwie w parlamencie kobiety, że jeszcze jedna francuska później była Nicole Fontaine, że nie ma kobiet na tych stanowiskach, więc trzymam się tego, że chcemy następnej Simone Weil. Wydarzenie z życia politycznego, które zapamięta Pani do końca życia?
Ha, jako była minister do spraw europejskich, jako ktoś, kto rzeczywiście spędził wiele, wiele lat na przygotowywaniu Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, nadzorowaniu negocjacji, dużo, dużo wysiłku, takiego, który sprawiał wielką przyjemność, muszę przyznać, w to włożyłam i referendum, którego się bałam, bo to referendum jest, nigdy nie wiadomo właściwie, jak się zakończy. I udało się wytłumaczyć Polakom dostatecznie, skutecznie to, dlaczego jest ważne, żebyśmy do Unii poszli, więc była dobra frekwencja, 55% mniej więcej, dobry wynik, 78% głosowało za, więc to jest trudno zapomnieć. To było wielkie wydarzenie i myślę, mam nadzieję też, że te wybory to będzie powtórka z tamtych dobrych lat. Takie wybory referendum. Tak myślę teraz, tam było referendum, a tutaj wybory. Mam nadzieję, że te wybory będą powtórką tego, co się działo w referendum, entuzjazmu dla proeuropejskich ambicji Polski. Książka, co Panią ostatnio zainspirowało? To jestem trudnym partnerem, bo ja czytam na ogół wiele książek w tym samym czasie, bo taki mam jakiś, nie wiem, taki zwyczaj. Natomiast sięgnęłam po Mariusza Szczygła, bo to jest ktoś, kogo, nie wiem, czy Pan czytał kiedyś, Mariusz Szczygieł napisał taką książkę o Czechach. Oczywiście. Która się nazywa Gotlandia, czy Gotland. To niech zgadnę, projekt Prawda teraz? Teraz jest Nie ma. I to jest w ogóle cudowna również książka, bo, nie bo ona jest o tym, czego nie ma, cała gama właściwie ludzkich losów, charakterów, przecudny. Ja bardzo lubię jego narrację, jakoś tak mi się łatwo, dobrze czyta i to wchłaniam, więc to by chyba z tego stało. Bo ja poza tym czytam dużo takich książek, nazwałabym je bardziej służbowymi, ale z takich, takich bardziej dla przyjemności, to myślę, że Mariusz Szczygieł. Jakiej Europy Pani pragnie? Europy takiej obywatelskiej, ludzkiej, otwartej na ludzi, wciągającej ludzi, pytającej ludzi, słuchającej, wsłuchującej się w ludzi, więc na pewno takiej coraz bliższej obywatelom, bo myślę, że tak to dzisiaj, tego dzisiaj wszyscy potrzebujemy, ale poza tym jednak silnej jednością, to znaczy takiej, w której jesteśmy spójni, razem, przyklejeni, bo mamy świadomość niebezpieczeństw, które czyhają na zewnątrz i nawet największe państwo europejskie nie jest w stanie dzisiaj sobie same radzić w świecie bardzo takim, powiedziałabym, pełnym konfliktów, wojen, niebezpiecznym, też jakby takiej konkurencji, która nie mieści się w naszych zasadach, taki świat, który niekoniecznie ma takie same wartości jak my i dlatego dla nas w Europie to jest tylko wszyscy razem, to jest 7% ludności świata i to jest coraz mniej, bo się starzejemy, więc jeżeli nie będziemy razem, jeżeli ta Europa nie będzie nas naszą wspólną wspólnotą, wspólnotą prawa, wspólnotą etyczną, wspólnotą pod każdym względem, to nasza przyszłość będzie smutna i niedobra. Danuta Hübner, bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Przed nami wielki wybór. 26 maja zagłosujmy na Koalicję Europejską.